V tým budynku produkuje się meble dziecinne. Ten park tu jeszcze jest, ale już niedługo będzie, bo on postawi następny budynek. A tak wygląda gotowy produkt. To są łóżeczka dziecinne, cały zestaw. Cały zestaw jak taki kosztuje około 350 dolarów. Tu mamy więcej. Oni produkują tego dość dużo. Leci im produkcja na całego. Zaraz zobaczymy produkcję też, bo już produkcja już była. Dobra, idziemy na produkcję. Jak to się produkuje? Przede wszystkim płyty paździerzowe. Gnie się na różne wymiary. Część widzę już popakowane, ale zaraz zobaczymy całą produkcję. Część jest malowanych, już pielęgnowanych. Tutaj maluję płytę. Wymaluję. To przyciskam porządnie. A nie, położę tam jest jakąś inną przyciska. Aha, nie rozprowadzę tam. Ten lakier tam rozprowadza. Przebija. No a to z góry to jest prasa. No, to kawałkami małe. To za dużo czasu im zajmie. Nie będziemy tu czekali. Ostrości. Okej, teraz już dobra. Magazyn, śrubek, nakrętek, wszystkiego. Tutaj dziewczyn stoi i robię pudełeczka, zaraz pokiemy tam zobaczymy. Robię pudełeczka, co powinno iść do każdego szafy czy łóżka.
Widzę, nie robi na sztuki, ale na wagę. Szybciej chyba. Mają tego dużo różnych części. Ale mają oni jakieś słupki. Wymalowali stoczkę, mają dobre wyciąganie powietrza. Nie bez przesady, to jak się maluje. Lepiej już zobacz. Ojej, śmierdzi, nie muszę wyjść. Ale widzę, że malują tylko sceny. Nie mają komory. Mają tam dwie inne komory. Chyba za dużo roboty mają, tak malują bez komory. To jeszcze quality control. Sprawdzenie każdej części. Tu czeka. Czeka to na pakowanie i także schnie. Się składa, jeszcze jakieś maluje, idziemy zaraz do malowania. Zbierają tutaj różne kawałki i pakują jakieś śrubki, nieśrubki dokręcają. Kiedyś u mnie to było czysto, a teraz pierwsze to się śmieją. Po czym poznać fabrykę, której właściciel jest Chińczyk czy obcokrajowiec? Zobacz, czy podłoga jest brudna. Jak podłoga jest brudna, wiadomo, że jest Chińczyka. Jeden z magazynów fabryki mebli dziecinnych. To wszystko pakowane, ponumerowane, skatalogowane. Takich magazynów on ma trzy tutaj. To jest mały magazynik, 500 metrów. W tym magazynie miałem zrobić magazyn jabłek, czy chłodnie jabłek. No ale niestety Polacy nie chcieli. Chcieli, chciałby pieniądze z góry. Ja to mówię, mógłbym zrobić 500 metrów, jakieś 400 metrów magazyn chłodnie.